Chyba wygraliśmy. O, wasza wysokość. Dobra robota, ale można się było tego spodziewać po oddziale Inferno. Więc rozmawiała pani z Calrissianem? Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tak, proszę pani. Nie sposób temu zaprzeczyć. Przyglądałam się waszej walce. To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. Walczyliśmy całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Ta wojna jeszcze potrwa. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Dzięki takim jak wy, mamy wciąż nadzieję. To dzięki niej wygramy. Witajcie w Nowej Republice. Dziękujemy. Senator Organa, trochę minęło. Tworzenie Republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty. Będzie jeszcze goręcej, panie komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na Takodanę, ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć Hana Solo. Ej, Maz! Jeszcze jeden par karańskich grzmot. Najpierw zapłać za ostatni. Daj spokój, wiesz, że ci oddam. Wiem, że wcale nie można ci ufać. Gdzie mój łuki? Czuj robi przy sokole. Nasz komunikator oberwał trochę na Jomarko. Już nie przyprowadzasz go tutaj. Bo go stresujesz. Coś kombinujecie. No powiedz. Wiesz, że wszystko przechodzi przeze mnie. Imperialny chce do nas przejść. Ponoć może pomóc uwolnić Łukich z Kashyyyku. Widziałaś go? Przysięgam, że jeżeli Imperium się tutaj pojawi... Przecież wiesz, że zawsze zacieram ślady. No weź, nie pomożesz mi? I czujemu... Nie znam tego gościa, ale jest późno, a ten tłumek lubi pogadać. Dzięki, Maz. Mam u ciebie dług. Wisisz mi dużo więcej, Hanie Solo. Nie zapomnij o tym. Rodi! Dobrze cię widzieć. Słuchaj, stary, szukam znajomego Baldury. Znasz go? Po tym, jak mnie wystawiłeś przy robocie dla Czerki? Zapomnij! Daj spokój, jakoś się ułożyło. Musiało, bo wciąż tu jesteś. Zmiata! Sam sobie znajdź Baldury. Możecie pogadać o waszych wtórnych brodach. A więc ma brodę. Kumam. Prostota umieszczenia tych odpowiednich miejsc, tak? Sprawia, że czuję się jak genie. Nie, to Han Solo. Patrz. Nie, nie tak. Nie dam się. Udawaj, że go tu nie ma. Spokojnie. Udawaj, że go tu nie ma. Jesteś po prostu.
ostatnio widziałeś? Nie. Nie pamiętam. Nie. Po prostu. Jestem bezpieczny. Gdzie był ich stolik? Nic mi nie powiesz? Będę ci pomóc. Hej, panie Baldora. Minęło kopę lat, co? Rozpytywał o pana mój znajomy Łuki. Chyba mylisz mnie z tym nieznośnym facetem na górze. Mój błąd. 2000 kredytów? Mogę wam załatwić tyle wełny z Muniaka, ile zapragniecie. Pytanie brzmi. Wiesz, wyglądasz jak mój znajomy, niejaki Baldora. Wyglądam ci jak ten cymbał pijący merenzańskie złoto? Stać go na merenzańskie złoto? Miła rzecz, co nie? Nic nie obejdzie lepiej niż merenzańskie złoto. Nie uważasz? Ralsius Baldora, miło mi pana w końcu poznać. Ciii, może byś nie wrzeszczał? Och, tak, tak, bo widzimy się inkognito. No chodź, musimy cię stąd zabrać. No to w drogę. Mam informację, o które prosiłeś. Oczywiście nie tu. W lesie ukryłem dwie kostki danych. Tak dla bezpieczeństwa. Chyba sobie żartujesz. Na jednej są trasy konwoju w Imperium, punkty paliwowe, skrytki z bronią. Wszystko dla Republiki. W zamian za bezpieczeństwo i azyl. A dane wywiadowcze z Kaszyku? W innym miejscu. Uwierz, mam wszystko, co potrzebne, by wyzwolić Łuki. Powiedz, skąd to wszystko wiesz? Oficerowie Imperium lubią gadać. Walka o władzę i tak dalej. Zwłaszcza jeden jego miłość, niejaki Rans. Niestety nie znam. Jest dość. Napa. Co ciekawe, większość statystyków zabijają ich uczniowie. Ojej. Znajomi? To pewnie twoja wina. Jak zwykle. Zasada numer jeden, Solo? Żadnych walk. Jasna. Musimy wiać. Schowałem pierwszą kostkę danych w generatorze przed nami. Naprawdę nie mogłeś wziąć tych danych ze sobą, co? Panie Solo, jestem teraz tajnym agentem. Nie mogłem przynieść informacji w takie miejsce. W kampinie roi się od... No cóż, łajdanie. Zgarnijmy te dane i wracajmy na... Szturmowcy, bądź cicho, musimy się ich pozbyć. Nie, ty to... Mój blaster jest tylko na pokaz, nie umiem strzelać. Świetnie.
admirał kazał znaleźć zdrajcę. Nie możemy pozwolić sobie na takie przecieki. Dezerter jest statystykiem, zapewne w przebraniu. Miejcie oczy otwarte. Sprawdzimy okolice, a potem ruszymy na zamek. A to co? Mogliście? Źródło zasilania? Nikogo tu nie ma. Teren czysty. Nie mam żadnych celów. Nic tu nie ma. Mam. Dane na tej kostce powinny pomóc twoim przyjaciołom z Republiki. Uwaga! Jest ich więcej! Gdzie dane dotyczące Kashiki? W takiej ślicznej kapliczce głębiej w lesie. Naprzód! Musisz posiadać cenne dane, skoro wysyłają po ciebie tylu szturmowców. Imperium jest w gorszym stanie niż ktokolwiek sądzi. I strasznie się boją, że Republika się o tym dowie. Flota spala więcej paliwa, uciekając przed waszymi atakami, niż może uzupełnić. Jeden na 148 oficerów Imperium szuka azylu. Liczebność naszych myśliwców spadła o 3,4%. Wszystko świetnie, ale co z Kashikiem? Jesteś pewien, że twoje dane mogą pomóc Łokim? Niewiele, ale ja i Chewie sami zlikwidujemy te obozy pracy, jeśli będzie trzeba. Ach, tak! Wielki Chewbacca! Nie mogę się doczekać, aż go poznam. Tutaj! Znalazłam ciało! Strzela! To dlaczego, że Mas się na ciebie złości? Na pewno lada chwila ci wybaczy. Widać, jak dobrze znasz Mas. Musimy znaleźć kapliczkę. Han? Będę ci mówił Han. Może do kapliczki?
tutaj się nie wezwolą. Oby zadziałało! Och, czyżbym popełnił faux pas? Będę tutaj czekał. Cały zdrowy! Tak! Wspaniale, mój nowy przyjaciel! Idę tam! Rewelacja! To strzał! Wspaniale! W sposób stracę rękę. Tak. Gdzie też zostawiłem te dane o łuki? Znajdę je. Ewidentnie tu ich nie ma. Miałbym je zostawić w tym? Nie pomagasz. Mam posiłki. Padnij. Padam! Może wam dostać się na planetę Łuki. A teraz na sławnego Sokoła. Znasz Sokoła? Tak. Myślę, że średnio około 2,2 na 300 imperialnych zna Sokoła Millennium, Hanie Sol. Życz mi szczęścia! Będę tego żałować! Pan! Co? Soku? Zbliża się coś cięższego! Improwizowane ładunki wybuchowe. Jasne? Ja ich powstrzymam. Ty przygotuj statek do lotu. Tego.
Czuj, to stanowczo nie mój dzień. Cieszę się na wasz widok. Co panią sprowadza, pani komandor? Pan generale. Przysyła nas senator Organa. Cofam swoje słowa, Chewie. To dzień rodem z koszmarów. Na ziemi macie czysto, ale nadlatują tajni przyjaciela. Mogliby chociaż raz odpuścić i po prostu zwiać. Żadna w tym zabawa, generale. Mas jest na łączach. Nie chcę z nią teraz rozmawiać. Han Solo. Hej, Mas. Zawsze zacieram ślady, tak mówił. A teraz na twoim jeziorze latają statki. Mogę wyjaśnić. Nie wyjaśniaj. Sprzątnij ten bałagan. Wiem, że to nie twoja wina, Chewbacca. Generale, skupiamy ogień na tym krążowcu. Dołącza pan? Tak, poślijmy go na dno jeziora. O, Mas, to się zupełnie nie spodoba. Oddział Inferno, skupić się wokół mnie. Drogi myśliwiec leci do generała Solo. Widzę go. Torpedy protonowe w gotowości. Niewspółmierne, ale skuteczne. Nie widuje się już wielu takich krążowników. Nie po ataku na stocznie sprzed roku. Niezły strzał! Generale Solo, kolejny zbliża się do waszej pozycji. Ja go załatwię.
Nieźle.